Witam cię serdecznie w kolejnym filmie, w którym to robimy sobie powtórkę do matury podstawowej zgodnie z wymaganiami CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dzisiaj na tapetę wchodzi zagadnienie z liczb rzeczywistych, że uczeń posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej oraz od razu stosuje interpretację geometryczną i algebraiczną wartości bezwzględnej, rozwiązuje równania i nierówności typu tego typu. Kwestia jest tylko taka, że jak przeanalizowałem sobie ostatnie różnego rodzaju matury sprzed 2 lat, okazuje się, że jedną rzeczą, którą tutaj robią, to rozwiązywanie takich nierówności i zaznaczanie tak naprawdę odpowiedzi ABCD w zależności jak ten przedział wygląda na osi liczbowej, czy też to rozwiązanie. Dlatego też właśnie przerobimy sobie na przykładzie tych zadań z ostatnich lat tego typu nierówności, bo po co robić coś innego, skoro się nie pojawia, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak ty myślisz inaczej, daj znać w komentarzu. Lecimy. Mamy sobie następującą nierówność do rozwiązania i stwierdzić, która odpowiedź jest poprawna. Czyli x minus 5 przepisuję, piszę, że jest mniejsze od 2. I teraz tak, olewam sobie wartość bezwzględną, czyli piszę, że x minus 5 jest mniejsze od 2. Tak po prostu. I, bo jest znak mniejszości, gdyby był znak większości, to by było lub. Olewam sobie wartość bezwzględną, ale zmieniam znak i dorzucam minusik. Przy dwójce. Ok? Już nie mam wartości bezwzględnej, więc mogę sobie spokojnie to rozwiązać. Bo jeżeli tu dodamy 5, to wyjdzie, że x ma być mniejsze od 7. Jeżeli tutaj dodamy 5, to okazuje się, że x ma być większy od 3. No bo minus 2 plus 5 to 3. Gdzie są te przedziały? No to tak. X mniejszy od 7. Tu jest x większy od 7. Oj. Więc to odpada. Tak samo to też będzie odpadać z automatu, nie? Bo jest więcej niż 7. Tu jest x mniejszy od 7. Ciach. I tu jest x mniejszy od 7. Ciach. Ok? Ale oprócz tego, x-y mają być większe od 3. Tu jest minus 3, więc to odpada. Natomiast tu jest 3, faktycznie większe od 3. I ponieważ tu jest spójnik logiczny i, a tak jest zawsze, jak mamy znak mniejszości, no to bierzemy część wspólną, czyli to, co jest do środka, czyli właśnie odpowiedź D jest poprawna. Kolejne zadanie. Wszystkich liczb całkowitych, dodatnich, spełniających taką nierówność jest. No to na początku rozwiążmy sobie tą nierówność, czyli przepisuję tą nierówność, ale bez wartości bezwzględnej, czyli x plus 5 jest mniejsze od 15 oraz przepisuję tą wartość bezwzględną, ale zmieniam, znaczy przepisuję to zadanie bez wartości bezwzględnej, ale zmieniam znaki na większe i na minus 15. Tak mniejszości powoduje, że to jest i. Rozwiążmy to sobie, czyli tutaj weźmiemy i odejmiemy sobie 5, czyli x jest mniejszy od 10. Natomiast tutaj też odejmiemy sobie 5, czyli x jest większy od minus 20. Zaznaczmy sobie to na osi. Tak. I teraz tak. X jest mniejszy od 10, czyli gdzieś zaznaczamy sobie 10, kółeczko i w lewo, nie? O, teoretycznie znak, jeżeli x macie po lewej stronie, znak powoduje, w którą widzicie, w którą stronę macie to narysować. I x większe od minus 20, czyli minus 20, kółko i lecimy sobie tu. Teoretycznie rozwiązaniem naszej nierówności jest część wspólna, czyli ten przedział. Ale zobaczmy, o co oni pytają. Oni pytają o liczby całkowite dodatnie. Czyli po pierwsze wszystkie ujemne wyrzucamy, a poza tym liczby dodatnie są powyżej 0 i to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej. To w naszym przedziale będzie tak. Zadanie liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czy dyszkę liczymy? Nie, bo był znak mniejszy od 10, a nie mniejsze bądź źródłem, dlatego tu jest kółko. To ile jest liczb od 1 do 9? No 9. I odpowiedź A jest poprawna. Następne zadanie rozwiążemy sobie troszkę inaczej. O co mi chodzi? No bo zobaczmy. Mamy sobie zaznaczony jakiś zbiór. No i teraz mamy aż 4 odpowiedzi. Pytanie, która z nich jest. Dużo czasu by nam zaszło, gdybyśmy chcieli wszystkie te odpowiedzi po kolei rozwiązywać, prawda? No właśnie. Dlatego też tutaj w treści zadania, dlatego jest, stosuję interpretację geometryczną. I teraz, bo jest narysowane. Tak. Pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli macie tutaj przedziały na zewnątrz, czyli w tą stronę i drugi przedział w tą stronę, tak, a nie do środka, to nierówność, jak mamy wartość bezwzględna albo mniejsza, albo większa jakiejś liczbie, to musi być, że to jest większa. Czyli ponieważ tu jest znak mniejszości, to odrzucamy, tu jest znak mniejszości i to odrzucamy. Stają nam dwie odpowiedzi A i B. I teraz co robimy?
Na samym początku zastanawiamy się, jaka tu liczba będzie w środku. Czyli jaka jest liczba między minus 2 a 5. Jak to policzyć? Minus 2 plus 5 i podzielić przez 2. Czyli to jest 3 przez 2, czyli to jest 1,5. I teraz to 1,5 to jest liczba, która stoi przy x, ale ze zmienionym znakiem, czyli odpowiedź B będzie poprawna, no bo tu jest minus 3,5, więc odpada. Ale oprócz tego to też ma swoją interpretację, że jeżeli od tego 1,5 przeniosę się, czyli plus 3,5, to właśnie będę na 5, a jak pójdę w drugą stronę, czyli odejmę 3,5, no to będę na minus 2, nie? Więc to jest istotne. No a tak czy inaczej, odpowiedź B jest poprawna, praktycznie bez liczenia, no z wyjątkiem tego środeczka. Przygotowuję się do matury, zerknij na Akademię Matmy Spacjum, czyli mój 30-modułowy kurs przygotowujący do matury, który możesz zdać na 100% poświęcając tylko 2-3 godziny tygodniowo. Oczywiście, jeśli dołączysz odpowiednio wcześniej. W takim razie, bazując na tym, co było wcześniej, możemy bez problemu rozwiązać to zadanie praktycznie nic nie licząc, ponieważ znamy liczbę, która jest w środku. Minus 2. Wiemy o tym, że przedział jest na zewnątrz, tak? Czyli w tą stronę i w tą stronę. Czyli znak mniejszości odpada, znak mniejszości odpada. Czyli albo to, albo to. Oprócz tego widzimy, że faktycznie od minus 2 idziemy o 2 w prawo i jeżeli idziemy o 2 w lewo, i tu odejmiemy 2, to dodamy 2, to będziemy na 0 i 4, wszystko się zgadza. Stąd się są tutaj te dwójki. Tak? Tylko teraz pytanie. X plus 2 czy X minus 2? No i tłumaczyłem, że tak naprawdę pomimo tego, że tu jest minus 2, to trzeba tu zmienić znak, bo my de facto szukamy, kiedy X plus 2 równa się 0, czyli kiedy X równa się minus 2. To znaczy, że skoro tu jest minus 2, to jest poprawna odpowiedź, a to nie jest poprawna odpowiedź. Kolejne zadanie, ale teraz dla odmiany rozwiążmy to sobie, a czemu by nie? Mamy sobie nierówność, trzeba powiedzieć, który to jest przedział. I co robimy? Opuszczamy wartość bezwzględną, czyli x plus 1 jest mniejsze bądź równe od 2. I jeżeli odejmiemy sobie jedynkę, to x ma być mniejsze bądź równe od jedynki. I opuszczamy wartość bezwzględną, ale zmieniamy znak i wstawiamy minusik. Jak teraz odejmiemy sobie 1, to otrzymamy, że x jest większe bądź równe od minus 3. No dobra, większe bądź równe od minus 3, to jest tu. W innym przypadku nawet tego nie ma, zobaczmy. A mniejsze bądź równe od 1, to jest tu. I odpowiedź A jest poprawna. Gdybyśmy chcieli to zrobić w ten drugi taki sposób, który mówiłem, kiedy to się zeruje dla minus 1 i faktycznie, skoro jest 2, idziemy o 2 w lewo i o 2 w prawo. A ponieważ jest znak mniejszości, no to będzie to do środka, a nie tak jak tutaj. Na zewnątrz. I też się wszystko zgadza. Jeżeli szukasz pomocy z matematyką w szkole średniej lub klasie maturalnej, to znajdziesz ją tutaj, na moim kanale Matma z Pasją. A jeżeli spodoba Ci się, jak uczę, to zasubskrybuj mój kanał. No i mamy kolejny przykład, w którym, jak mówię, nic nie będziemy liczyć, bo nie ma takiej potrzeby. Gdyż, jeżeli tu mamy znak większości, to wiemy, że te łapki muszą iść na zewnątrz, czyli odpowiedź B odpada, bo są do środka, i odpowiedź D odpada. Szukamy, kiedy x minus 3 się zeruje. No 3 minus 3, czyli tutaj liczba, która jest w środku, to musi być 3. Tu jest 5, tu jest 3. Czyli już wiemy, że odpowiedź A będzie poprawna. Jeszcze dla pewności, oczywiście tu jest 5. Jak przejdziemy o 5 w prawo, to z 3 trafimy na 8. A jak przejdziemy o 5 w lewo, to z 3 faktycznie trafimy na minus 2. Czyli odpowiedź A jest poprawna. I zobacz, że jest to zdanie, w którym nawet nic nie musimy liczyć, jeśli oczywiście wiesz, w jaki sposób to zaznaczać. A jeżeli chcesz się dobrze przygotować do swojej matury, to oczywiście obejrzyj ten film, który teraz wyświetla Ci się nade mną. Na razie, cześć!